122,5 metra. Stabilnie, ale jakby to powiedzieć, oczekiwania były dużo większe, ale jeszcze jest długi serwis. Nie co byś chciał poprawić obecnie swoje skokanie? No trochę nad lotem, nad pierwszą fazą. Mhm. A dzisiaj? Dzisiaj było lepiej, czy dalej ten błąd nie się pojawił? Jakby to powiedzieć, lepiej się. A powiedz mi, te twoje skoki są najlepsze w twoim życiu? No nie, koniecznie. Dlaczego najlepsze? Zawsze się tworzy jakąś bazę w skokach. Niekoniecznie czy mogą się przekładać te skoki, co były w tamtym roku. Zawsze idzie technologia do przodu. Gdybyś mógł powiedzieć jeszcze coś o zmianach na wielkiej kropki, bo mamy nowe tory lodowe. Jak się na nich skacze? No, bardzo fajnie się skacze, trochę trudniejsza jest skoczka. Tak. Niżej się na niej leci? Tak, niżej. Gdybyś jeszcze mógł powiedzieć teraz, jak pod wodzą Stefana Honkachera wyglądają powołania do kart. Coś się ktoś zmieniło? No pozytywnie. Łukasz też pozytywnie rozpatrywał, brał najlepszych z drużyny. Także jest... Jestem na dobrej drodze. A czy twoim takim celem byłoby znalezienie się w kadrze? No oczywiście, oczywiście, tak. Również. Tak jest. Dziękujemy.